Dzień dobry, moi kochani patrioci. Witamy pana Artura, mojego imiennika. Przepraszam, że tak mocno świecę, ale pan Artur dzisiaj jedzie bezpośrednio spod Holandii do Polski, do naszego biednego kraju i otrzymuje ode mnie BMW, które musi przekazać pewnemu człowiekowi. Nie będziemy tutaj zdradzać szczegółów, bo jest to postać niewyględna i bardzo słynna. Syn znanego polityka. Tutaj jest ten piękny pojazd. Dostanie BMW. Dostanie BMW, a w BMW, w M-pakiecie są pewne podarunki. Tam jest wszystko zapakowane po sufit i mam nadzieję, że kilkukrotnie się z tych podarunków zwróci ta BMK, dlatego że wiadomo, że takich starych aut to nikt nie sprowadza, a one nawet osiągają wartość około 80 tysięcy złotych. Panie Arturze, co pan chce powiedzieć dla naszych patriotów polskich? No, pozdrawiam ich. A ja życzę panie Arturze szerokiej drogi i proszę uważać na ten termos, bo jak się przechyli, to może trochę kapać z niego. Proszę niezbyt ostro hamować, bo deszcz pada. Tutaj pan Artur ma taką kajutę u góry, pokoik, w którym może spać. Niestety Polacy na emigracji muszą sobie radzić. BMK jest przepiękna, przepiękne alufelgi z Bayer Maschinenwerke. Są prezenty, jest cała wypełniona i wypożyczalnia samochodów Auto GG ze Złotowa z Plażowej 10 otrzymuje ode mnie też coś w prezencie, taka mała tam buteleczka na pokrzepienie. Dziękujemy właścicielowi za użyczenie tego pojazdu i przyczynia się na pewno do rozwoju naszych polskich interesów. Panie Arturze, i niech jeździ w Warszawie. Nie chcę świecić po oczach, bo to nie jest przesłuchanie, ale już musimy gonić do domu, bo deszcz pada. Deszcz pada. Dziękuję i szerokiej drogi. Walczymy nadal o Polskę wolną. Na razie. Walczymy nadal o Polskę wolną. Z bezpartyjnym prezydentem Arturem Głowackim. Jak zawsze. Do zobaczenia i do następnego razu. Jeżeli macie Państwo pytania odnośnie tego filmu o zabarwieniu patriotyczno-gospodarczym, proszę o telefon na numer Polski 661 03 i 4 ósemki. Do zobaczenia wszystkim polskim patriotom. Kłania się Artur Głowacki, telewizja TVAGAG spod Holandii.